Kiedy żona księcia Padelli powiła synka, w owym czasie Padella był tylko jednym ze znaczniejszych panów w Krym Tatarii. Czarna wróżka nie pojawiła się na chrzcinach. Pomimo, że była na uroczystość tę zaproszona, przysłała tylko w upominku skromną srebrną ryneczkę wartości najwyżej dwóch dukatów. W tym samym czasie królowa Paflagoni wydała także na świat syna z upragnieniem oczekiwanego spadkobierce paflagońskiej korony. Radosną wieść tę rozniosły po kraju wystrzały armatnie, miasto iluminowano uroczyście i nie było końca zabawom i ucztom wydanym ku uczczeniu narodzin królewicza. Wszyscy sądzili że czarna wróżka, którą zaproszono w kumy, ofiaruje swemu chrześniakowi przynajmniej czapkę, niewitkę, siwka, złotogrzywka, bułkę, niedojadkę lub jakiś inny wartościowy podarunek świadczący o jej łasce i dobrym smaku. Ale gdy wszyscy podziwiali noworodka i składali powinszowania matce i ojcu, wróżka, pochyliwszy się nad małym królewiczem lulejką, rzekła tylko – moje biedne maleństwo, nie mogę ci ofiarować cenniejszego upominku nad odrobinę cierpienia. To było wszystko, co powiedziała ku oburzeniu rodziców Lulejki. A gdy wkrótce potem rodzice umarli, zaopiekował się Lulejką Stryj jego walorozo, a w jaki sposób o tym już wiecie? I znowu w kilka lat później święcono chrzciny maleńkiej różyczki, jedynego dziecka króla Kalafiore, panującego w sąsiednim państwie Krym-Tatarii. I tutaj zaproszono czarną wróżkę. Ona jednak i tym razem nie okazała się nazbyt hojna. Gdy dworacy rozpływali się w zachwytach nad niepospolitą urodą dziewczynki, smutnym wzrokiem popatrzyła na królową i rzekła: Moja kochanko! Czarna wróżka z nikogo sobie nic nie robiła i do królowej przemawiała bez żadnych ceremonii, jakby mówiła do pierwszej lepszej praczki: Moja kochanko, ci sami ludzie, którzy w tej chwili plackiem u nóg twych leżą, uknują spisek przeciw tobie. Co zaś do tej maleńkiej, nie mogę jej ofiarować nic cenniejszego nad odrobinę cierpienia. To rzekłszy leciutko dotknęła czoła różyczki czarnoksięską pałeczką, surowym spojrzeniem objęła przerażonych dworaków, skinęła królowej ręką na pożegnanie, dosiadła czarnej laseczki i przez otwarte okno poszybowała w błękit. Zaledwie znikła z oczu dworacy, którzy w jej obecności nie śmieli pary z ust wypuścić, podnieśli wielką wrzawę, wołali jeden przez drugiego, że czarna wróżka nie jest dobroczynną wróżką, za jaką miano ją dotychczas tylko niepoczciwą, szkodliwą czarownicą, którą należałoby spalić na stosie. Wszakżeż była obecna na chrzcinach królewicza Lulejki, ale dworodzice pomarli. Stryj Walorozo strącił jej chrześniaka tronu. Nic innego, tylko z wiekiem straciła zdolność jasnowidzenia i czarów. Bo czyż nie śmieszne jest przypuszczenie, że znalazłby się człowiek tak twardego serca, żeby mógł być wrogo usposobiony do królowej i najsłodszej, najrozkoszniejszej królewny różyczki? A gdyby nawet znalazł się jakiś zdrajca, czyż król i królowa nie mieli obrońców wiernych swoich poddanych, hańba, hańba, hańba czarownicy i jej złowrogim wróżbą i wszyscy chórem zaczęli wołać: hańba!